Pan Evelyn! Animation, przewróciła się! Ona jest pijana! Druga? Patrzcie, możemy... Ona też się przewróciła! Ona też się przewróciła i się toczy! I się toczy! Jedna się toczy, druga się toczy! No, siemanko, sznowanko! Z tej strony Tomi! And welcome back to Granny! Dokładnie, moi drodzy, powracamy sobie po raz kolejny do naszej kochanej babci. Ostatnio prosiliście mi, abym znowu zaczął grać w babcie i macie, moi drodzy. Babcia na modach. Otóż kojarzycie takiego modera, cheatera jak Outwit. Moi drodzy, graliśmy już sobie tutaj właśnie na jego cheatach, na cheatach od Outwit. Natomiast Nullzereb, który zapoczątkował właśnie te wszystkie mody tutaj w Granny, przez to nagle się odzywać. Przestał tworzyć jakiekolwiek mody, dlatego też Outwit poszedł, moi drodzy, troszeczkę w górę, ale teraz Nullzereb wraca z dosyć ciekawym modem i z dosyć ciekawymi cheatami. Moi drodzy, nie wiem, czy to sobie ogarniemy podczas jednego odcinka, ale wydaje mi się, że ogarniemy sobie chyba troszeczkę więcej odcinków niż tylko i wyłącznie jeden, ponieważ Nullzereb stworzył tutaj tyle tych modów, tyle cheatów i w ogóle tego wszystkiego, że to jest po prostu masakra. Moi drodzy, zostawcie teraz koniecznie 2000 kciuków wskazujących w górę, abym wiedział, że chcecie, abym dalej kontynuował serię właśnie z Granny oraz... jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał. Babcie, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag Nullzereb. Lecimy z filmem, bebe! Woo! Juniorski, fajnie, że powróciłeś na pomidorówkę, ale musisz ją sobie odgrzać w mikrofali, lol. Dobrze, moi drodzy, jak sami widzicie, nic się na razie tutaj nie zmieniło, ponieważ to nie jest jakaś tam aktualizacja od strony twórcy, tylko, moi drodzy, to jest właśnie aktualizacja moda od Nullzereba. Moi drodzy, ja jestem ciekawy, czego się tutaj możemy spodziewać, ponieważ ja tak naprawdę sobie tylko ściągnąłem tego moda i tak naprawdę nie wiem, czego się tutaj możemy spodziewać. Wiem, że możemy tutaj sobie parę osób właśnie, czy też NPC-ków, bardzo ważnych i też popularnych NPC-ków możemy sobie tutaj zrespawnić. Dobrze, moi drodzy, jak zwykle budzimy się tutaj, wstajemy z naszego łóżeczka, ale ja tutaj nic nie zrobię innego, jak oczywiście załączę sobie God Mode, żeby nasza babcia nas tutaj oczywiście nie zabijała. Moi drodzy, jest tutaj też coś takiego chyba z tego, co mi się wydaje właśnie dokładnie. Zobaczcie, że mamy teraz 30 FPS-ów, ja nie wiem, czy wy to właśnie widzicie w prawym górnym rogu, że mamy 30 FPS-ów. Ja sobie załączę Disable FPS Limit i, moi drodzy, mamy teraz 60 FPS-ów. Ja wiem, że niektórzy tego nie widzą, ale ta gra się teraz stała taka, wiecie, jak taka bardziej płynniejsza, tak jakbyśmy grali na komputerze i to mi się, moi drodzy, mega, ale to mega podoba, nie? Dobrze, moi drodzy, zobaczmy sobie, co teraz tutaj jeszcze mamy do czynienia, tylko ja sobie może te drzwi tutaj otworzę, ponieważ nie chcę być właśnie w naszym takim pokoiku bardzo... takim klaustrofobicznym. Dobra, moi drodzy, jak zwykle mamy tutaj cheaty, mamy tutaj wielką tabelkę i teraz tak, mamy oczywiście no clipa, czyli możemy sobie latać i sprawdzać tutaj parę rzeczy, jakbyśmy chcieli sobie, wiecie, jak tutaj wylecieć w kosmos, na przykład to sobie teraz zrobimy, polecimy sobie w kosmos, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, obserwować mapę, moi drodzy, z góry, tylko czekajcie, właśnie, bo tutaj jest też coś takiego, że my tak naprawdę teraz tej mapy nie widzimy. Sami widzicie, że się robi tak dosyć ciemno, moi drodzy, jeżeli klikniemy sobie teraz tutaj Disable Camera Distance Limit, to widzimy teraz wszystko. Teraz widzimy teraz po prostu wszystko i to jest fajne właśnie, że ta mapa się tak jakby nie zakrywa, bo widzimy teraz już w sumie z dosyć daleka, bo czasami jak nam się udało wydostać właśnie poza tą mapkę, to niestety, ale nie wiedzieliśmy, którędy wrócić, nie? Dobra, no clip wyłączamy, czekajcie, bo w ogóle tam widziałem jakieś schody, które... O, no, 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 zleciałem! Ale tak mega zleciałem, czekajcie, muszę się cofnąć, no! No! Czekajcie, gravity, gravity! No, zleciałem mega! Zleciałem mega, bo ja wyłączyłem i załączyłem no clipa i poleciałem na sam dół. Jak ja jestem głupi. Znowu trzeba tutaj, moi drodzy, zacząć to wszystko od początku, bo oczywiście coś się teraz tutaj z mojej oczywiście inicjatywy od znaczy mój problem jest właśnie w tym, że coś się teraz tutaj, moi drodzy, zepsuło, nie? Dobrze, moi drodzy, robimy teraz coś takiego, że ja sobie tutaj oczywiście załączę tego no clipa, załączymy sobie teraz właśnie tego God Mode, żeby nasza zakonnica, patrzcie, jak ja tutaj gry mieszam. W Granny mówię na zakonnicę i w zakonnicy mówię o Granny, no bo to są dosyć podobne gierki, nie wiem, co teraz się tutaj przewróciło, ale coś ewidentnie teraz tutaj spadło. W ogóle mamy już ten God Mode i no clip załączony, także jest dosyć spoko. Disable FPS limit, to wszystko mamy tutaj załączone, więc jest dosyć fajnie, nie? Dobrze, moi drodzy, zrobimy sobie teraz coś takiego, że ja wyłączę tego no clipa. Jezus Maria, jak ja się przestraszyłem teraz tego pająka! Ja się przestraszyłem teraz tego pająka! On mnie popych! On mnie zepchnął na dół. On mnie zepchnął na dół, bo ja zapomniałem, że to jestem pająk. I on taki dziwny odgłos teraz tutaj oddał, nie? W ogóle zobaczcie, że on teraz się też zaciął. Halo! Bartek! Bartek! Bartek się zaciął! Bartek się zaciął! Granny teraz też tutaj przyszła. Moi drodzy, co teraz jeszcze tutaj mamy? Mamy Scary Mode, okej, okay, dobra. I Fog Color, czyli mamy tak jakby na czerwono. Możemy sobie zrobić na zielono, możemy sobie zrobić na żółto. Możemy sobie zrobić na niebiesko, możemy sobie zrobić na szaro. Dosyć ciekawy jest ten szary. I oczywiście możemy sobie zrobić na czarno, czyli tak jak na przykład załączamy Nightmare Mode,
to wtedy właśnie widzimy wszystko na czarno. Ale czerwony też jest, o, jeszcze mamy white i magenta. Magenta jest dosyć spoko, to jest mój ulubiony kolor, nie? Dobra, mamy gravity minus 9, więc jest wszystko spoko. Mamy unlimited ammo, czyli jak na przykład bierzemy sobie shotguna, czy na przykład bierzemy sobie tą kuszę, to oczywiście mamy unlimited ammo, czyli nieskończoną liczbę amunicji, nie? Dobra, mamy jeszcze party, czyli... Mamy jeszcze party, możemy sobie tutaj zmienić, okej, okay, red, czekajcie, bo party, on, dobra. No mamy party, czyli nie wiem w ogóle o co teraz tutaj w tym chodzi, ale to chyba się powinno zmieniać, te kolory się powinny zmieniać, tak jak właśnie to było w outwit mode, nie? Dobra, Bartek wrócił do siebie, on mnie znowu tutaj popycha i mnie zepchnął znowu na dół i tak jakby nigdy nic, znowu sobie gdzieś tam poszedł, nie? Dobra, wpadamy na dół, patrzcie. Ale przecież mam God Mode załączony! Oj, panie Nulzereb, coś mnie pan tutaj robi lekko w konia, ponieważ... Ja jestem w ogóle też ciekawy, czy jak na przykład mamy, wiecie, jak teraz na przykład jakąś cutscenkę albo coś takiego, to czy ja będę mógł sobie... No niestety nie, nie możemy sobie tutaj wylecieć i to jest taka troszeczkę lipa. Ale moi drodzy, musimy sobie zagrać też w moda od Outwit, ponieważ Outwit też tam dosyć dużo ciekawych rzeczy wprowadził, nie? Dobra, mamy party, mamy stack enemies, czyli oni się tutaj nie ruszają. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Czekajcie, bo sobie tutaj muszę zmienić object editor. Okej, okay, on, select object. Czyli na przykład zmieni... czekajcie, select object. Czekajcie, bo coś tutaj nie działa. Select object, to tutaj też nie działa, ale możemy sobie chyba na wazę kliknąć. No nie, nie działa. Teleport. O, jest object. Czekajcie, coś tu jest. Select object, waza, okej. Okay. I możemy ją teraz powiększyć. Czyli to jest to właśnie, co już też chyba w sumie w 0.0 było. I możemy ją teraz sklonować, patrzcie. Możemy teraz sobie sklonować miliony waz. Tak, żeby po prostu zasypić jej całe mieszkanie, nie? To jest po prostu niemożliwe. Ale mnie teraz tutaj wywaliło. Bo mnie tutaj w sumie też zakonnica, znaczy zakonnica, znowu powiedziałem zakonnica, nie? Stack enemies, zrobimy tak, że ona się po prostu tutaj nie będzie ruszała i możemy to teraz cały czas kopiować, moi drodzy, patrzcie. Lecimy z tematem, lecimy z naszą wazą. Czekajcie, bo tutaj chyba jakąś wazę mogę sobie powiększyć, tylko nie wiem teraz dokładnie, którą powiększamy, ale wydaje mi się chyba, że wszystkie teraz tutaj powiększyliśmy, nie? Dobra, lecimy teraz dalej tutaj z tematem. Ja się czuję, jakbym był zakopanym na Krupówkach, nie? Ja się czuję, jakbyśmy byli zakopani na Krupówkach. Patrzcie, co się teraz tutaj w ogóle stało, nie? Najlepsze jest to, że ten mod, zobaczcie w ogóle, że myśmy już tutaj skopiowali tak dużo dosyć tych waz. One się wszystkie ruszają, a gra tak jakby się nie zacina. I to jest w sumie dosyć fajne, dosyć spoko. Znowu mamy tutaj Krupówki, moi drodzy. Dobra, kończymy, bo już mamy 40 FPS-ów. Kończymy już z tym. Ja wyłączam ten object editor, nie? Ja wyłączam ten object editor. To jest niemożliwe, co się teraz tutaj stało u babci, nie? Ja jestem w ogóle teraz ciekawy, czy jak na przykład zrobimy stack enemies i teraz babcia się zacznie ruszać, że ona to wszystko zacznie, wiecie, jak tutaj, tak jakby... Ona się tam próbuje wyjść, patrzcie! Ona próbuje tutaj wyjść, patrzcie, co się teraz tutaj w ogóle dzieje, nie? No... Ona nie wie w ogóle, gdzie ona teraz jest i co ona ma teraz zrobić, nie? O, wyszła! Babka wyszła, w końcu wyszła. Z opresji, nie? Dobra, czekajcie, bo ja teraz mogę zrobić coś takiego, że znowu zrobimy sobie stack enemies, party. Party nie działa. Party coś nie działa. Wydaje mi się, że te kolory powinny się tak zmieniać. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Czekajcie, bo ja teraz mogę zrobić sobie ESP line, nie wiem. O, tu jest coś ESP line. A okej, okay, dobra, mamy tak jakby object editor, mamy wazę i możemy teraz chyba sobie też wybrać granny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czekajcie, delete vase. Możemy je teraz wszystkie chyba pousuwać, wszystko co mi się wydaje. I teraz zaznaczyłem coś takiego i to mi tutaj tak jakby pokazuje, w którym miejscu właśnie znajduje się ten przedmiot, ten Lustak Hall. Nie wiem w ogóle, co to tutaj oznacza, nie? Dobra. Delete non teleport me to known. Okej. Okay. Teleport known to me. Czyli możemy tak, aby się tutaj steleportować też. No dobrze. Czekajcie, piedestał. Teleport me to piedestał. No jakieś takie dosyć dziwne, nie? Takie dosyć dziwne. Ale no dobrze. Włączamy sobie ten object editor, bo mnie tutaj troszeczkę irytuje, nie? Asset menu object. Czekajcie, ja sobie może wylecę, albo wyjdę sobie. No nie! Ile... No nie! Cały dom w wazie od Granny. Całutki dom jest w wazie od Granny. To jest po prostu niemożliwe, ale dobrze, moi drodzy. Wychodzimy sobie teraz tutaj na zewnątrz. Już myślałem, że się po prostu nie da, że coś się tutaj tak zbugowało, że po prostu sobie stąd nie wyjdziemy. Nawet jedna waza się tutaj pojawiła. To jest też niemożliwe, nie? Dobrze, moi drodzy, bo mamy teraz coś takiego jak object list. Czyli możemy sobie tutaj z object... NPC? NPC? Granny Spider Crow. Granny Spawn Clone? Okej, okay, respawn? Spawn Clone. Typ teleport... Teleport me to granny, teleport granny to me? Ale to nie działa. To chyba nie działa. Select this object, spawn, despawn. Coś tutaj chyba nie działa, bo wydaje mi się, że możemy sobie tutaj, wiecie jak, zrespawnić
na przykład Granny, czy też Spidera, Spawn Clone, Respawn, Teleport. Okej, dobra, steleportowaliśmy się teraz do Bartka, ale czy Bartek może być sklonowany? Wydaje mi się, że nie. Okej, czekajcie, bo ja jestem teraz tutaj, dokładnie, czekajcie, bo muszę sobie jakoś tutaj wylecieć, bo to nie jest takie proste, jak to się wydaje, wiecie o co chodzi, nie? No clip, dobra, stack enemies. Dobra, pająk sobie tutaj teraz przyszedł. Nie wiem, co się teraz tutaj z nim dzieje, ale dzieje się to samo, co właśnie w jednym z modów, który sobie tutaj graliśmy. I wydaje mi się, że teraz już tutaj są chyba dwa. Czekajcie, ja sobie tutaj zablokuję i on tutaj cały czas idzie do mnie, ale on ma być stuck. On jest stuck teraz, nie? Czekajcie. Object list, okej. Okay. NPC, mamy spider, spawn, clone. Ale to nie działa chyba. To chyba nie działa, bo on... To po pierwsze chodzi cały czas za mną. Select this object i nie możemy go tutaj zrespawnić, żeby było ich po prostu więcej. Mamy też crow. Teleport crowbar to me, teleport me to crow. Mogę się steleportować właśnie do kruka, ale to też nie działa. Nie w ogóle, o jest tutaj! On tu jest, on tutaj się steleportował. On się tutaj telepierdnął. Dobrze, to ja w sumie nie wiedziałem, że tak może być, nie? Dobrze, moi drodzy, co my teraz tutaj jeszcze mamy? Back to object list. Możemy sobie tutaj z shotguna zrespawnować, spawn, clone, okej, dobra. Czyli to możemy sobie poszczególne części tutaj zrespawnić. Mamy też book, kagwell, padlock key, okej, dobra. Back to main menu. Co tu jeszcze mamy? Object editor, menu settings, to nas tutaj w sumie nie interesuje. Kill granny. Dobra, zabiliśmy sobie tutaj granny. To jest chyba w sumie na tyle, tylko jest jeszcze jedno coś ciekawego, ponieważ jesteśmy teraz... Tutaj w tym pomieszczeniu, które jest zamknięte, bo tutaj powinna być właśnie Angelen. Angelen, która właśnie jest córką od Granny i matką od Slendriny. I tak to jest. Nie powiecie, że tak nie jest, bo tak jest. Dobra, co tutaj sobie jeszcze możemy zrobić? Czekajcie. Assess menu. Maps. Mamy tutaj jeszcze jakieś mapy. Shot out wall? Okej. Okay. Gdzie my teraz tu jesteśmy? Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Jakaś rurowa ściana, która nie mam pojęcia, o co tutaj w tym oznacza. Granny's House. Czyli możemy tutaj sobie powrócić do Granny. Okej, dobra. I The Dust. O! Możemy sobie zrespawnić mapkę z The Dust. Patrzcie. To jest normalnie CS. To jest... Granny gra w CS-a. To jest po prostu niemożliwe, nie? Disable camera distance, dokładnie. Musimy to sobie tutaj teraz załączyć. I patrzcie, kill Granny. Możemy tutaj sobie Granny zabić. Ale nie możemy jej chyba tutaj, czekajcie. Assess menu. Object list. NPC. Granny. Spawn clone. Teleport granny to me. Parent to me. Nie działa. To tutaj nie działa. Nie możemy tutaj tepnąć, telepiernąć tych wszystkich... Jest! Możemy go telepiernąć! Możemy go tutaj telepiernąć, a tego też możemy telepiernąć. I patrzcie teraz, co się tutaj stanie, bo ja mogę tutaj teraz wyłączyć sobie, że one się zaczną ruszać, nie? Stack enemies... On gdzieś poleciał! Hej! Bartek! Bartek gdzieś po... Ja nie wiem, gdzie jest Bartek. Bartek tu jest! Bartek tutaj się zbugował! Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego Bartek tutaj jest w CS-ie, ale no dobrze, moi drodzy. Zobaczmy sobie teraz tutaj tą całą mapkę. Czy to jest w ogóle cała mapka The Dust 2 z Counter-Strike'a, nie? Musiałem powiedzieć, że ja kiedyś grałem w Counter-Strike'a i uwielbiałem tą mapę. Chyba nie tylko i wyłącznie ja, że ktoś nawet tutaj stworzył sobie po prostu całą mapkę, nie? Całą mapkę do Granny, to jest po prostu niemożliwe, nie? Dobrze, lecimy teraz tutaj, moi drodzy, zobaczcie sobie, co na tej mapce się znajduje, ponieważ widziałem tam już jakiś dziwny napis, jakiś tam dziwny właśnie szyld, który chyba informuje, że to jest... O nie, nie mogę tutaj sobie wejść. Nie mogę sobie tutaj wejść, musimy użyć noclipa. Dobrze, co tutaj jest napisane? Macman. Tak chyba było też napisane w The Dust, z tego co mi się wydaje. Natomiast, moi drodzy, tutaj jest napisane... Gamehelper.com? To jest jakiś serwer. No nie, mamy tutaj jakąś reklamę. To nie jest oczywiście lokowanie produktu, ale mamy tutaj jakąś reklamę gamehelper.com. Ja jestem ciekaw, czy w ogóle tutaj jeszcze ludzie grają chyba w CS-a. Wydaje mi się, że tak, bo CS jest dosyć popularną gierką. Na pewno gra Karolek, nie? Bo Karolek gra w CS-a całe życie i grał całe życie i będzie grał całe życie, nie? Dobrze, co tutaj jeszcze mamy? Czekajcie, bo mnie tutaj coś zainteresowało ten SS menu, ponieważ mamy mapy i mamy też NPC-ki. Wow! Możemy tutaj spawn... Evil Nun! Animation przewróciła się! Ona jest pijana. Druga? Patrzcie, możemy... Ona też się przewróciła! Ona też się przewróciła i się toczy! I się toczy! Jedna się toczy, druga się toczy! Moi drodzy, czekajcie! Despawn, okej? Okay. Możemy sobie teraz tutaj zrespawnić znowu Evil Nun, tak żeby ona sobie po prostu stała i żeby ona sobie tutaj nie była. Tylko to jest też nawet nowa Evil Nun, ponieważ jest bez okularów. Pamiętacie, że ta stara Evil Nun miała okulary, natomiast ta tutaj okularów nie ma, nie? Dobrze, co teraz tutaj jeszcze mamy? Animation menu. Mamy idle, czyli tak jakby się normalnie rusza. Okej, okay, samba dance. o Boże. Czy to są... Northern Soul Spin? Czy to są tańce... Czy to są tańce z Fortnite'a? Wydaje mi się, że tak, no. Powinien już tutaj zrobić chyba mapkę z Fortnite'a, tylko jakby on tutaj wpieprzył mapkę z Fortnite'a właśnie do Granny, to ona by, podejrzewam, mnie uciągnęła, nie?
Infinite Depth. Dobra, zobaczcie, że teraz sobie tutaj nasza zakonnica dabuje. Okej, dobra. Floss. No to jest normalnie z tego, z Fortnite'a, nie? Hype. Jesteśmy na hype'owani, okej. Orange Justice. Okej. Dance Moves. Niemożliwe, nie? Worm. Electro Shuffle. Disco Fever. I Wiggle. A ja jestem ciekawy, czy jak na przykład, czekajcie, ja sobie tutaj zrespawnię może z 5 tych zakonnic, tylko ja sobie zrobię w taki sposób, że despawn Evelyn, ja sobie polecę tutaj na jak back to main menu, dokładnie, no clip, lecimy teraz sobie tutaj na no clipie, ponieważ ja sobie tutaj zrespawnię te wszystkie właśnie czekajcie, gdzie my, tutaj chyba startujemy, nie? Prawda? Jak jesteśmy w Counter Strike'u, to my tutaj startujemy, nie? Dobra, czekajcie, patrzcie. Assess menu, NPC, w ogóle mamy też Granny, Baldi, Thanos, The Hello Neighbor nawet mamy i Slendermana, ale to sobie teraz tutaj animation, okej, okay. Despawn all NPCs, despawn all Granny, okej, okay, dobra, wiecie co teraz sobie zrobimy? My się skupimy tylko na zakonnice, a kolejne, moi drodzy, Granny, Baldi, Thanos, Hello Neighbor i Slenderman będą, jeżeli wbijecie 2000 kciuków wskazujących w górę, jest deal? Jest deal. Dobrze, moi drodzy, spawn Evilnun, patrzcie. Spawn Evilnun, tylko nie wiem, dlaczego ona jest w tą stronę odwrócona. Musimy chyba zrobić coś takiego, że ją zrespawnimy tutaj. Czemu ona jest taka? Albo ona jest w powietrzu. Albo ona jest w powietrzu, to czekajcie, to ja muszę sobie tutaj wyłączyć w ogóle teraz no clipa. I zrobimy coś takiego, że assess menu, maps, nie chcę map, chcę NPC, okej, okay, Evilnun. Mamy pierwszą Evilnun, mamy teraz tutaj drugą Evilnun, mamy teraz tutaj trzecią Evilnun, mamy czwartą Evilnun, mamy piątą Evilnun, dokładnie. I mamy pięciu, ale czekajcie, zrobimy tak, że... okej, okay, dobra, mamy teraz te raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedna się przewróciła, druga się przewróciła, bo są pijane. I teraz zrobimy animation menu, samba dance. A to tylko i wyłącznie ostatnia tańczy. Okej, okay, dobra, to czekajcie, to musimy zrobić coś takiego. Animation, back to Evilnun, back to NPC menu, general menu, animation. I patrzcie teraz to, worm. Wszystkie robią worma! Wszystkie robią worma, nawet te, co się przewróciły, nie? To jest po prostu niemożliwe, nie? Disco Fever, Dance Moves. Moi drodzy, wszystkie robią teraz daba, nie? Wszystkie robią daba, to jest po prostu niemożliwe. Nawet te, co się tutaj przewróciły, one też robią daba. Moi drodzy, okej, okay, let's go. O Boże, to jest tyle do zwiedzania, że to jest po prostu masakra. Moi drodzy, wydaje mi się, że na tym sobie skończymy tutaj, ponieważ jest tak dużo tego wszystkiego, że to jest po prostu niemożliwe. Możemy się tutaj troszeczkę pobawić, tylko pamiętajcie, że musicie zostawić 2000 kciuków wskazujących w górę, żebym ja wiedział, że chcecie, abym dalej kontynuował właśnie Granny na modach od 0Zerepa. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Granny na modach od 0Zerepa podobał. Jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na duże. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, chodźcie, cześć!